Uj. Dzień dobry. Oficjalnie jestem sama w domu. Zostałam zostawiona na tydzień i nie wiedziałam, co z sobą zrobić. Zawsze przez pierwszy dzień zostania samemu w domu na dłuższy czas muszę się przyzwyczaić z powrotem do tego trybu życia i do tego, że nic się nie dzieje naokoło. I właśnie podczas jedzenia oglądałam swój stary film na YouTubie. Wiem, że jest to trochę dziwne, ale raz na jakiś czas tak robię. To jest dla mnie takie nostalgiczne. Plus sprawdzam też, jak bardzo mój styl filmów się zmienił i stwierdziłam, że moje ostatnie filmy były bardzo mało dokładne. W sensie po prostu za mało mówiłam. A poprzednie moje filmy polegały na tym, że cały czas mówiłam i poczułam potrzebę podzielenia się bardziej moim życiem z wami, więc jestem. Dziś nie byłam w szkole, jest czwartek, wieczór. Byłam u dermatologa po raz nie wiem który. W sensie podczas mojego życia byłam u dwóch dermatologów, ale do mojej pani już niby skończonej kuracji wróciłam chyba po raz trzeci. Brałam Izotek najpierw, miało to zadziałać. Pani powiedziała, że bardzo rzadko się zdarza, żeby trądzik wrócił ponownie. Wrócił. Po roku zaczęłam brać mniejszą dawkę, po kolejnym roku wrócił. I jesteśmy właśnie w tej historii teraz. Pod tym światłem aż tak nie widać, ale robi się już źle, dlatego stwierdziłam, że pójdę teraz, zanim będzie jeszcze gorzej, więc po raz trzeci będę brała Izotek. I'm not happy about it, ale już jestem przyzwyczajona, szczerze mówiąc. Więc wydaje mi się, że do wakacji będę miała ładną cerę, bo mój goal na te wakacje to było mieć długie blond włosy i ładną cerę. To w sumie tyle. Jak widzicie, od paru miesięcy też bardziej praktykuję rutynę dla kręconych włosów. Curly hair routine! I w miarę już wychodzi. Ta fryzura, nie rozmawiajmy o tym, bo rano to wyglądało ładnie, miałam tu zrobione takie, wiecie, wzorki z żelu. Jakiś miesiąc temu przez przypadek ucięłam sobie dwa takie pasemka. Nawet nie chcę się zagłębiać, jak przez przypadek można sobie obciąć prawie grzywkę, ale to zrobiłam. I teraz mam takie właśnie czułka fajne. Powrót do czasów, kiedy miałam 11 lat chyba. Mogę załączyć zdjęcie, jak to mniej więcej wyglądało. Najważniejsze, że mi się podobało, tak? Na kolację zjadłam spaghetti, które było mi zostawione na obiad, ale to nie jest ważne, ponieważ przerwało mi powiadomienie, że nie mam wystarczająco pamięci w telefonie. Mam wrażenie, że świat nie chce, żebym po prostu nagrywała. Kolejny powód, dlaczego powinnam kupić kamerę. Planuję. Może do wakacji mi się uda? Mówię wam. Może to nie znak od wszechświata, tylko po prostu bardzo dawno nie sprzątałam na moim telefonie. Mówiłam o moich włosach, bo nie pamiętam. Chyba tak. Możliwe, że jadłam spaghetti. Już go nie ma. Bardzo nie wiem, co zrobić ze sobą, bo nie chcę się spać. Moje paznokcie. Powinnam je zdjąć. Może to zrobię. Bardzo chcę puścić sobie muzykę z laptopa, ponieważ przyznam, że mój dom jest troszeczkę straszny wieczorem. Ogólnie mój dom jest po prostu straszny, kiedy jest się tu samemu. Po prostu są dziwne wibracje. Tylko, że mój laptop ma 16%, więc zobaczymy, ile po zipie. Ale planuję szybko zdjąć te paznokcie, bo tak nienawidzę samego przedsięwzięcia w ogóle czegokolwiek z paznokciami. Więc nie wiem, czemu tak długo w ogóle próbowałam robić paznokcie, bo to mnie tak męczy. To zawsze mi się kojarzy, że czuję się taka spocona, już nie chcę po pół godzinie. Miejmy nadzieję, że pod spodem, po 3 tygodniach żelu od chęcików, nic się tutaj nie zalęgło. To sądzimy, żeby zostawić takiego paznokcia. Szczerze, fajnie. Zajęło mi to trochę ponad godzinę, ale mamy to. To tyle, kochani. Widzimy się rano. Miejmy nadzieję, że w miarę wcześnie. Miałam wstać o 7:00. Jest 7:40. Pytanie, czy się śpieszyć i pojechać wcześniejszym pociągiem, czy spróbować pojechać późniejszym. Bez szansy, że wtedy też zdążę, ale jest też szansa, że się spóźnię, a mam pierwszą geografię, z której mam kartkówkę. Mam nową piankę do mycia twarzy, ponieważ lekkim faktem, że wróciły mi pryszcze, mogło być to, że trochę zaniedbałam moją rutynę i myłam twarz jakimiś randomowymi płynami. Łagodną łagodną piankę do mycia z Evo Steam.
Ała, ała. Szczerze, pachnie to jak taki ocet spirytusowy. Bo nie jestem przekonana do końca co do higieniczności tego, że używam ciągle jakby tej samej gąbki. Dobrze, i to musi wysunąć. Teoretycznie przez pół godziny, ale bez przesady. Damy 10 minut i w tym czasie zobaczymy, co się dzieje z moimi włosami. Bo jest drugi dzień po myciu. Zobaczymy, czy uda nam się jeszcze z tego wydobyć cokolwiek kręconego, czy już się poddajemy. Można spróbować. Nie wiem, czemu ustawiłam telefon tak, że nie widać połowy moich włosów, ale widać całe okno. Ale spójrzcie na to niebo, tak tropikalnie. Okej, okay. Jest trochę ciemno. Może spróbuję z tej strony, nie pomyślałam o tym. Wow, przed i po. Nie wiem, która jest godzina, bo trochę sobie tak chillowałam. Mam chyba 5 minut do pociągu. Pomalowałam się, nałożyłam tylko mydło do brwi i rzęsy, chociaż bardzo miałam ochotę przykryć to. Ale stwierdziłam, że dam mojej skórze odpocząć. Mam tutaj kanapki z humusem i pomidorem. Miała to być do szkoły, ale nie mam nic innego na śniadanie, więc bon appétit! I do tego kawa z wczoraj. O, Boże, jakie suche. Mój outfit. Biżu. To tyle. Do zobaczenia po szkole. Dzień dobry, jestem w domu po ciężkim dniu w szkole. Nie z tej strony jest głośno, nie w tą stronę. Dom publiczny u Włodarków jest otwarty. A nie wiem w sumie co więcej powiedzieć. Będę teraz pewnie leżeć z balastem. Bonjour, jest sobota ranek. Wczoraj, jak mówiłam, przyszedł do mnie balast. Trochę krzywo jest. I głównie nagrywałyśmy film na informatykę. Bo nasz pan się poczuł i chciał, żebyśmy coś zrobili. Więc zagrywałyśmy horror. Mogę wam dać tutaj przebłyski tego pięknego dzieła. Musicie zapukać, panie, nie będzie mieć. Chodźcie, oprowadzę was. Co? Co? Wstań, może. Na co ja będę tak stał? Akcja. Akcja. Tu jest ta garderoba, o której ci tyle opowiadałam. Byś mi coś opowiedziała więcej o tym likicie chruszczów. My się tam nazywało. Ja mam przyjść wcale. No musisz iść do bala! Ale ja kiedy mam zapytać? A właśnie, co to jest? Że 5 na 10 osób we Francji jest niepełnosprawne. 5 na 10? Ja lubię starsze. Bierz ją, teraz bierze się. Nie. Nie, musisz siedzieć. Chwili wody. Ja poproszę, tak. Już, można może być? Ponieważ nie stać na mnie. Ciebie ostatnio. I to nie wyszło, szczerze. Jak to jest na trochę wyższym poziomie, ale mocno się zestresował. Mocno się zestresowałam, tak szczerze. Straszno, nie wiem. Wiesz co, dosyć mocno się zestresowałam, więc... Nie, nie mogę. Natalia, weź, bo ja nie mogę tego widzieć. Jeszcze gorzej. No. Siadaj tu. Autyzm. Nie, no, nie uważasz, że Karina się trochę dziwnie wychowuje? Dziwne. Może byłeś takie jedno pomysł? Akcja. Może Karina? Karina! Karina! Może cię ona żyje? Dobra. Nie, ja będę jej sprawdzać puls i ty do mnie. Nowy gość. Kochani, gwóźdź program. Kurde, 25 razy dzwoniłam. Stałam pod tą bramą pół godziny. W końcu mi prawniczka otworzyła. Dobra, oddycha. Co? Ja... Dobra, ona oddycha. Dobra, na szczęście oddycha. Ej, Seba. Może poobijemy się.
Ale aktualnie zaraz wychodzę do pracy. Wszystkie dziewczyny jeszcze śpią. Dzień dobry, jestem już. Nie wiem, czy jestem już na Starówce, ale jestem bliżej Starówki. Po montowaniu poprzedniego filmu stwierdzam, że muszę sobie zakupić mikrofonik, bo szumy w moich vlogach są straszne. Zwłaszcza kiedy jestem poza domem. Przepraszam, może mikrofon nie przyjeżdżać. Jak widzicie, się pomalowałam w autobusie, znaczy w tramwaju. W tramwaju? Okej, musiałam przerwać, żeby się upewnić na mapie, że dobrze idę, bo pomimo, że jestem tu co weekend, nadal nie pamiętam drogi. Ja jestem bardzo ogólnie zła w przemieszczaniu się po Warszawie. Jestem tu codziennie, ale do 90% miejsc i tak muszę iść z nawigacją, bo nie daję sobie rady. Będę dziś pracować full shift chyba, więc pewnie wrócę bardzo późno. Postaram się tym razem więcej nagrać w pracy. Znowu nie wziąłam statywu. How lovely. Zdałam sobie sprawę, że nie zrobiłam fit checku, więc już to koryguję. Dzisiaj jest 18 stopni, już jest piękna pogoda, pomimo poranka. Oprę sobie telefon tutaj o jakiś słup. Czy stoi? Czy on stoi? Okej. Beżowe spodenki, paseczek, Birkenstocki, bluza pod spodem, moja zwykła czarna bluzeczka, oczywiście będzie zmieniona na biały t-shirt w pracy. To moja torebeczka Georgina & Lucy. Bonjour mon chéri, on a tweet of the day. A no jeszcze mam biżuterię, ale w kieszeni, bo nie chciałam się jej zakładać w domu. Kochani, zrobię wam tour po mojej służbowej piwnicy. O tak. Symulator pracy, czas zacząć. Papa's Cafeteria. O, dzień dobry. Okej, zrobimy takie szybkie. Zrobimy takie szybkie przejście. Okej, to jest blisko mojej mamy. Now we're looking for the perfume. Jeżeli jeszcze raz zapomnę statywu. Nie. Zakładam mój podniczony fartuch i lecimy. Dołączyła do nas Iza. Where to put you guys? Był trochę niespodziewany rush. Teraz już jest spokój. Mam tutaj roztopione lody, bo się złamał kalek. Nie narzekam. Nie byliście jeszcze na złym wakru. Nagrywam, nie wiem co, bo nic się nie działo od tamtego momentu. Pokażę wam, jak dziś mamy smaki, bo nie wiem co innego pokazać. Okej, tour po smakach. Dzisiaj są bardzo smaczne. Tutaj mamy deserową lub gorzką czekoladę, nikt nie wie. Sorbet truskawkowy, Kinder Joy, sorbet mango, aperol. Czemu pani się za mnie śmieje? Sertella, pistacja, sorbet cytrynowy i wanilia. Pani się za mnie śmieje. Ja się śmieję, no bo to jest zabawne. Okej. Ja robię trik. Dzisiaj wezmę na obiad, ale nie widać cię. Widać twoje stopy. Nie lubisz pokazywać stóp? Nie. Okej. Nasze obiady. Brioche. Ja wypiłam za dużo kawy i mi się salca chciało. Tak wyszło. Kiełbasa. Biała kiełbasa. Ona zajebista. Brioche z dodanym jajkiem i byk. Transformi. Ciperki. Dwie rzeczy, których nienawidzę na imprezach. Ciepła wódka i zwłaszcza ciperki. Za pół godziny zamykamy. Jest ciężko, ale lecimy. A i chciałam jakby, musiałabym to zademonstrować. Chciałam wziąć głowę od zlewu, nie wiem jak to inaczej powiedzieć. I wiecie, tak umyć naokoło zlewu. Kranu, najpierw kranu, potem zlewu. I to mi się wyślizgnęło z ręki i polało się prosto na mnie i na podłogę. I jest mokre trochę, nawet bardzo. Dałeś skier. No i w sumie to tyle z historii, nic się więcej chyba nie działo. Zobaczcie kadr, ale tutaj nie ma gdzie położyć telefonu. 21. Już się przebrałam i też tylko włosy i wychodzę. Oj. Jestem już w domu, nie nagrywałam z drogi nic. Oczywiście nie zdążyłam na wcześniejszy pociąg i czekałam potem jeszcze 25 minut na kolejny pociąg, więc byłam w domu około 22.20. Jakość jest tragiczna, ale chciałam się z wami pożegnać. Dziękuję za obejrzenie tego vloga. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Postaram się go jak najszybciej wstawić i żegnam was w tym pięknym wydaniu po 12 godzinach pracy.